45. sesji Rady Miejskiej Mieszana. Przechodzimy do procedowania w punkcie trzecim. Czyli po odrzuceniu wniosku przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały. Proszę bardzo, głosujemy. Na poziomie 5%, tak? Dobrze, dobrze, dlatego... Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 10, 3 za przeciw. Stwierdzam, iż uchwała przyjęta za 10 głosami popierającymi. Dziękuję bardzo. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy miejskiej Mieszana. Proszę, słucham. Pani Radna Pawłowska, proszę. Ja chciałam złożyć kolejny formalny wniosek o określenie stawki podatku od środków transportowych na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o 3, a nie o 5%, jak jest w projekcie. Proszę, czy są jeszcze jakieś propozycje? Proszę, panie burmistrzu. Chciał pan głos zabrać? Ja wiem, że bardzo fajnie jest obniżać stawki, ale też bym bardzo prosił, żebyście państwo zachowali pewną odpowiedzialność, bo ponieważ z jednej strony się mówi, że gmina przeżera pieniądze, ale z drugiej strony ogranicza się ich wpływów. Ja chcę tylko państwu powiedzieć, ja chcę tylko państwu przypomnieć może w ten sposób, że z metryczki subwencji, my subwencję ogólną dostaniemy w przyszłym roku na poziomie 1,5 miliona złotych. Co w związku z tym, że to nawet nie starczy na pokrycie drugiej części subwencji oświatowej, którą my musimy dołożyć i tak do budżetu. Więc bardzo bym prosił, ja wiem, że wyważyliśmy te 5%, jest to pewien ukłon w stosunku mieszkańców, ale tak, zobaczcie, za chwilę, nie bez powodu podaję wam, za chwilę będziemy rozmawiali o stawce za odpady. W tej chwili jest to stawka 27 zł, gmina już drugi 7 dokłada mieszkańcom. Będziemy za chwilę, rozmawiamy o stawce, jest obniżenie stawki za ścieki, jest obniżenie stawki za wodę. No nie jest to też bez końca. Później okazuje się, że gmina ma deficyt, że nie jest w stanie pokrywać zobowiązań podstawowych, bieżących. No, usiądziemy za chwilę przy budżecie i teraz powiedzcie mi państwo, dzisiaj zdejmiemy 10 tysięcy, 20, 30, 50 i co zaproponujecie ze zdjęcie ze szkoły, gdzie są podstawowe umowy pracownicze, których nie można ruszyć, z urzędu nie można ruszyć. Ten obszar mamy też bardzo wąski, dlatego ja apeluję do państwa o zachowanie pewnego rozsądku w tym wszystkim, bo mówię, populizm jest dzisiaj fajny. Za miesiąc czy za dwa, jak się okaże, że nie będzie stać nas na to, żeby drogę wyremontować, zakleić, to nie będziecie państwo się pytali, jakie są skutki braku przyczyny, tylko będzie zaraz powiedziane, że to burmistrz jest nieudolny. Dlatego proszę naprawdę o jakieś odpowiedzialne zachowanie. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie proszę państwa, pani składa wniosek. Procedujemy ponownie jak poprzednio. Jeżeli chodzi o wniosek formalny radnej Beaty Podleskiej o zmianę stawek podatku od środków transportowych poprzez zwiększenie o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Głosujemy. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, 3 za, 8 przeciw, 2 się wstrzymało. Stwierdzam, wniosek został odrzucony. Zatem przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w brzmieniu jak pierwotne, czyli 5%. Proszę bardzo. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, 8 za, 4.
4 przeciw, 1 wstrzymujący. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta przy 8 głosach popierających. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy miejskiej Nieszala. Proszę, są jakieś pytania, propozycje, proszę pani radna. Chciałam poprosić formalny wniosek o zmianę paragrafu 1 przedmiotowej uchwały. O zmianę zapisu w zdaniu ostatnim kwoty 65 zł za jedną decytonę na kwotę 63,30 za jedną decytonę, co daje jak gdyby 3% podwyżki, a nie jak jest proponowane w uchwale 5% podwyżki w stosunku do ubiegłorocznego. Ale dlaczego nie jakieś? To jest oficjalnie jakieś 5%. A 65 na? Jakieś, przepraszam. 63,20. Dobrze. Jeżeli panie burmistrzu, to przepraszam. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Szanowni państwo, tutaj jeszcze na ostatnim posiedzeniu komisji, gdzie omawialiśmy ten projekt uchwały, zostałem zobowiązany do tego, aby tutaj zmniejszyć podstawę opodatkowania do kwoty 64,50 z kwoty 65 zł, czyli o 50 groszy. W związku z tym jako autopoprawkę tej uchwały zgodnie ze stanowiskiem państwa radnych też proszę o zmianę. A ja mam pytanie do państwa, którzy żyją z rolnictwa, prowadzą gospodarstwa. Jak to ma się do 1 hektara dzisiaj? Ta zwyżka. No to tylko chodzi o co? Chodzi o to, że w oczy kole 5%, a nie wiemy, jakie to generuje nam wydatki. A trochę nie. Ale panie przewodniczący, rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji, o tym również była propozycja tych 3%. Ja dlatego podtrzymuję to stanowisko. Chciałabym jeszcze zaznaczyć taką rzecz i wspominałam o tym na samym początku, że my w Nieszawie płacimy w ubiegłym roku płaciliśmy najwyższy podatek od nieruchomości, cena skupu żyta nie była w ogóle obniżana, więc stąd moja propozycja, żeby może w tym roku... Dobrze, myśmy już panią wysłuchali, ale teraz ja mam do pani pytanie. Jeżeli pani takie ma, a nie inne propozycje, czy pani robiła wyliczenie, jeżeli podatek z 1 hektara w ubiegłym roku, ja daję przykładowo, rolnik płacił, powiedzmy, 150 zł, ile zapłacił w roku więcej? Ale panie przewodniczący, nie ma pani takiej. Ale nie ma pani. Ja rozumiem, ale należy kalkulować wszystko od podstaw. Tak bym powiedział. Ale ja składam propozycję. Proszę bardzo, wniosek formalny. Proszę. Pewna zmiana wstąpiła, jak chodzi o uchwałę. Ja bym proponował, żeby pani radna ponowiła po raz trzeci wniosek, jak przy poprzednich uchwałach, z uwagi na to, że nie taki wniosek pani zgłosiła, tylko wymieniła pani kwotę. To wymaga już autopoprawki burmistrza. Nie słyszałem, żeby burmistrz na to zgodził. W związku z tym trzeba sobie przygotować pani wniosek formalny. Panie mecenasie, ale to nie jest sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym, że projektodawca musi wyrazić zgodę na poprawki do uchwał. To tylko jeżeli będzie zwołana w trybie artykułu 20 ustęp 3, to wtedy wnioskodawca, wnioskodawca może nie wyrazić zgody. Proszę państwa, żeby a gdzie jest drugi burmistrz? No najpierw jeden pokaż to dotyczy właśnie żyta. I to jest pana burmistrza o 50 groszy taniej, tak? Więc wniosek pani radnej był pierwszy. Proszę bardzo, głosujemy. Proszę przestawić. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Stwierdzam, iż w głosowaniu wzięło 13
radnych za zagłosowało 13, 7 przeciw, wstrzymało się 3. Stwierdzam, iż wniosek został odrzucony. Głosujemy nad wnioskiem pana burmistrza. Proszę bardzo. Kto jeszcze nie wysłał? Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Co tam się dzieje? Za zagłosowało 9, 2 zagłosowało przeciw, 2 się wstrzymało. Stwierdzam, że wniosek burmistrza miasta został przyjęty. 3, 9 wniosków wspierających. Zatem przechodzimy do głosowania uchwały. Proszę bardzo, głosujemy. Stwierdzam, iż udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, 9 za, 2 przeciw, 2 się wstrzymało. Uchwała wraz z wnioskiem pana burmistrza została przyjęta przy 9 głosach popierających. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 44/232 łamane przez 22 Rady Miejskiej Mieszano z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mieszano. Proszę bardzo. Pani Beata, proszę bardzo. Chciałam zapytać, kto przygotowuje projekty uchwał? Kto je sprawdza pod względem merytorycznym i prawnym, bo taką niechlubną tradycją u nas jest, że podejmujemy uchwały tylko po to, żeby na następnych sesjach je albo zmieniać, albo uchylać. Tylko na poprzedniej sesji, na dzisiejszej sesji będziemy uchylać dwie uchwały podjęte na poprzedniej sesji, a już procedowanie uchwały w sprawie wzoru dodatku, wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, to już jest kompletna porażka dwóch sesji. Trzy kolejne sesje i potrzebowaliśmy aż dwóch sesji, znaczy no dzisiaj jest ta druga, która dzięki której tak naprawdę tę uchwałę, mam nadzieję, uda się usunąć z obiegu prawnego. To już może odpowiem. Proszę. Pani radny, więc przyjmują zazwyczaj, przygotowują to, te treści uchwał pracownicy, którzy merytorycznie się tym zajmują. Ale proszę też wziąć pod uwagę, że właśnie po to, że dziś dotychczas ogranicza się liczbę stanowisk, liczbę, żeby gmina miała możliwość wyrównania dochodów i wydatków bieżących, bo cały czas ciążą przepisy regulujące i pilnujące reguły wydatkowej budżetu, to tylko budżet centralny. Można sobie tworzyć fundusze i inne u nas, jak się zrobi kieszeni nie włoży, to sprawy się nie wyciągnie. Taka jest prawda. I w związku z tym pracownicy są na tyle dociążeni, albo są nawet przeciążeni. Mało tego, każdy pracuje w wielu obszarach i w związku z tym ja pani powiem, jak to fizycznie wygląda, że pomiędzy w chwili obecnej dodatkiem mieszkaniowym pani przyjmuje wpłatę za wodę, na drugim telefonie pilnuje, czy już ma zaktualizować program węglowy,
Tak to wygląda w chwili obecnej, więc ja winą tak naprawdę tych wszystkich regulacji to jest brak pieniędzy na to, żeby mieć wystarczająco wykwalifikowaną obsadę, ilościowo dopasowaną. I niestety tak to wygląda dzisiaj. Ja proponuję każdemu z Państwa posiedzieć 2 czy 3 dni w gminie. To nie jest żadne. I każdego mieszkańca zapraszam i zobaczcie, jak to jest przyjemnie pracować na każdym jednym stanowisku. Czy to jest księgowe, czy to będzie od dodatku, czy to będzie referat księgowy, czy jeszcze inny. To jest winą każdego z nas. Bazujemy na wzorach, które są wspólnie gdzieś tam przez gminy funkcjonują. Jeżeli zostało opublikowane w innej gminie, no to więc wychodzimy z założenia, że jest to prawidłowy wzór, modyfikujemy go do swoich potrzeb i wrzucamy go do procedowania. Pan mecenas, pisząc tam tą swoją adnotację, aprobuje pod względem prawnym, czyli nie wchodzi w rozwiązywania treści merytorycznych zawsze, bo przepraszam bardzo, my w urzędzie nie zatrudnialibyśmy pracowników merytorycznych, tylko pana mecenasa, który by zarówno znał się na oświacie, na budżecie, na inwestycjach i na całkowicie jeszcze innych rzeczach. Jest to problem nasz, który no niestety, jeżeli nie ma na to pieniędzy, to tak to funkcjonuje i mogę tylko Państwa przeprosić, Państwa mieszkańców, że tyle jest tych uchyleń. No, przez przesiew nasz nie wszystko jest to możliwe do zweryfikowania. Każda inna ustawa, tak, bo tych zdarzeń nie ma wiele, powoduje to, że trzeba usiąść, poświęcić 3 czy 4 godziny na zanalizowaniu ustawy, do tego dojść, czy to są wszystkie rozporządzenia, aktualizacji. I ten pracownik, który miałby tak to podejść do tego tematu, niestety zawaliby wiele innych obszarów, które są jak oczywiście palące. No dobrze. Tak więc myślę, tak, że razie, wystarczający pan. Panie burmistrzu, jeżeli pan już skończył, to ja poproszę pana mecenasa od strony prawnej, niech pan tutaj zabierze. Proszę. Poprosiłem pana przewodniczącego o możliwość zabrania głosu w uzupełnieniu tego, co pan burmistrz powiedział. Ponieważ no, pośrednio pytanie, a właściwie zarzut pani radnej dotyczy mnie jako obsługi prawnej. Podpisuję się obiema rękoma pod tym, co pan burmistrz powiedział, a niezależnie od tego chcę powiedzieć od siebie, że ja często tutaj do Mieszady przysyłam czy przywożę projekty uchwał, bo jak państwo wiecie może nie, albo nie, no to już wielokrotnie o tym mówiłem. Jestem prawnikiem samorządowcem i nie obsługuję osób prywatnych ani innych firm, tylko same samorządy gmin, mam kilka urzędów gmin pod opieką i tylko w tej materii pracuję. W związku z tym, jeżeli w jednym urzędzie, a w tym samym czasie mniej więcej są te same problemy, zagadnienia w danym roku, czy podatki, czy dodatek węglowy, czy inne kwestie, w tym przypadku akurat na tapecie był regulamin wynagrodzenia nauczycieli, to rzeczywiście w związku z tym wprowadzeniem instytucji mentora w szkole od 1 września wszystkie gminy zmieniały ten regulamin, to przywiozłem tutaj kilka wzorów z innych gmin, gdzie już to, powiem kolokwialnie, przeszło przez nadzór prawny i zostało zaakceptowane. I proszę mi wierzyć, jest tak, że co osoba w nadzorze prawnym, to inaczej podchodzi do sprawy i ocenia. Ten wzór, który bez przeszkód przeszedł mi w innej gminie, przywiozłem tutaj, zaproponowaliśmy to i okazało się, że jest kwestionowany przez panią, która zajmuje się, opiekuje się Nieszawą. No, każdy ma swój pogląd na określony temat, ja też mam taki pogląd na to, żeby tak, a nie inaczej pisać i tworzyć akty prawa miejscowego, czy w ogóle uchwały. Ale no, jeżeli ktoś w nadzorze ma inny pogląd, to albo czekamy na rozstrzygnięcie nadzorcze i albo je oskarżamy lub nie i no, robimy nową uchwałę, albo też, jak to ostatnio, mamy tutaj chyba w dobrym zwyczaju, pan sekretarz ma na bieżąco kontakt z panią, która opiekuje się Nieszawą w nadzorze, ona wskazuje pewne momenty, pewne etapy procedowania, czy też zwraca uwagę na określone miejsca, które należałoby poprawić. I dlatego
wyprzedzając niejako rozstrzygnięcie nadzorcze, proponujemy Państwu uchylenie uchwały i za moment będziemy mieli propozycję przyjęcia regulaminu już poprawionego według uwag Pani z nadzoru prawnego. Ale to wynika wszystko z tego, że ktoś ma inny pogląd na sprawy, które są przyjmowane pozytywnie gdzieś indziej. No proszę zrozumieć to, że no nie myli się tylko ten po pierwsze, kto nic nie robi, a po drugie, nawet jeżeli się robi coś w swoim przekonaniu dobrze, a uważam, że na tyle robię dobrze te wszystkie projekty uchwał, żeby za nie odpowiadać, pod względem prawnym się pod nimi podpisywać, to jeżeli ktoś to zakwestionuje, no to typowym przykładem macie Państwo tę uchwałę o projekcie regulaminu, co Wody Polskie nam opiniują. W innych gminach, w czterech gminach nie przechodziło, w trzech gminach przechodziło, a w czwartej w Nieszawie jest przez Wody Polskie kwestionowane. Nie wiem dlaczego, ale tak się dzieje. I to są tylko ludzie, którzy nas oceniają. Dlatego jeżeli chodzi o tę uchwałę i następne uchwały, które dzisiaj będziemy mieli do przegłosowania w sprawie właśnie uchylenia, to są tak zwane uchwały czyszczące, bo my w ślad za nimi w następnej sesji będziemy Państwu proponować nowe uchwały merytorycznie, nazwijmy to poprawne, ponieważ uważam, że akurat w zakresie tych uchwał, które się podejmuje w dosyć dużej ilości, kilka uchwał, które zostały uchylone, nie stanowi jakiegoś dużego procentu. Jeżeli Państwo sobie życzą, to możemy jako obsługa prawna i obsługa rady przygotować na następną sesję skalę czy procent uchwał podejmowanych, uchwał uchylanych, uchwał kwestionowanych, uchwał zmienianych i Państwo zobaczą, że no, staramy się, ażeby to wszystko było na tyle dobrze obsłużone, żeby Państwu przedkładać projekty zgodne z prawem i prawidłowo merytorycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? A no tak. Są momenty dobre, są momenty trudne, ale przeżyjemy to na pewno. Zatem przechodzimy do głosowania. Wzięło 13 radnych, za zagłosowało 12, 1 głos przeciw. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta przy 12 głosach popierających. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na terenie gminy miejskiej Nieszawa. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja chciałam złożyć taki wniosek, że z uwagi na to, że na terenie gminy Nieszawa działa kilka organizacji pozarządowych, a takim naszym flagowym kulturalnym wydarzeniem, przepraszam, jest koncert na wodzie, to wnoszę o zmianę kwoty z 10 tysięcy na 15. 90. Tak, to będzie. Jeszcze coś? Nie. Dziękuję bardzo. Czyli wniosek formalny, tak? Tak, wniosek formalny oczywiście. Pan Marek, proszę. No i tutaj właśnie pojawia się skutek budżetowy i bym prosił pana mecenasa. A ja chciałbym prosić pana burmistrza o to, czy wprowadzę to jako autopoprawkę. Pytanie moje. Znaczy, proszę państwa, to jest w chwili obecnej te 10 tysięcy złotych jest kwotą, która jest przewidziana w budżecie, w projekcie budżetu, tak? Natomiast jeżeli realizacja zadań wynikająca z tej uchwały w sprawie współdziałania z organizacjami pozarządowymi, a mają tutaj szeroki katalog działalności, bo od wsparcia pomocy rodzinom, poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu, obszaru kultury, jeżeli Państwo widzicie potrzebę wzrostu 15 tysięcy do 15 tysięcy złotych, przyznam, że w zeszłym roku była kwota 7,5 tysięcy złotych,
No jest tutaj ten obszar, w którym można rzeczywiście, można by wesprzeć, tym bardziej, że liczymy środki z tytułu wpływów ze sprzedaży alkoholi i tam pojawi się jakiś dodatkowa kwota, która akurat w tym obszarze wsparcia jak najbardziej może być pokryta. Także widział, tak mogę powiedzieć, nie widzę tylko na koncertu. Tak mogę powiedzieć, to tak. Jest małpek, trzeba będzie doliczyć jeszcze. Tak. To jest duży dochód. Ja mam jeszcze takie pytanie. Proszę. Czy w zeszłym roku można było finansować takie wydarzenie kulturalne jak koncert? Co roku finansujemy. W zeszłym roku mieliśmy... To jest organizatorem fundacji na wodzie? Fundacja. Proszę Państwa, w zeszłym roku mieliśmy jedno odsłonięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i to było akurat finansowanie zadań sportowych, tak? Jeżeli w poprzednim roku były to zadania edukacyjne, tak. Jeżeli w przyszłym roku pojawi się, każdy może przystąpić do konkursu, tak? Mało tego, nawet to mogą być organizacje spoza gminy. Tylko muszą to realizować na terenie gminy Mieszana. I jeszcze trzeba dodać, że mogę powiedzieć to, że proszę. To ma charakter planu i tak samo jak budżet, jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to można przerzucić te 5 tysięcy czy 10 tysięcy na inne dziedziny. Ale jeszcze chciałbym tutaj, bo tak naprawdę pani radna podpowiedziała tutaj być może dobre rozwiązanie. No każdy z nas wie, że i taką imprezą kulturalną, no to jest koncert na wodzie. Tam w jakiś sposób wspieramy siostrę, ponieważ to w interesie jest przede wszystkim gminy, żeby taka impreza kulturalna o wymiarze ponad lokalnym, o wymiarze regionalnym była realizowana tutaj. I jest to właśnie ze środków organizacji pozarządowych w otwartych konkursach zarówno Starostwa Powiatowego, jak i Urzędu Marszałkowskiego. Być może, jeżeli widzielibyście taką potrzebę, dlaczego by nie otworzyć jeszcze możliwości, żeby ubiegała się gminie, dla której tak naprawdę jest to realizowany podmiot. My wspieramy to zarówno infrastrukturą, osobowo, którzy w ramach dobrej współpracy czy wolontariatu pracownicy wspierają. Jest to na pewno z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Czy chcą z tego skorzystać, czy nie, to już pozostawiam indywidualnej ocenie. Dobrze. W takim razie proszę jeszcze bardzo. Jeszcze formalnie chciałam zapytać pana mecenasa, czy ten roczny program współpracy z tymi organizacjami pozarządowymi będzie on obowiązywał, bo chciałam zauważyć, że on jest podejmowany po terminie ustawowym, bo termin ustawowy, termin wynikający z ustawy właśnie, już nie pamiętam, to nieważne, ale w każdym razie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na samorządy obowiązek uchwalania tego programu, ale też jak gdyby zakreśla termin do 30 listopada. To tylko tak w kwestii formalnej, bo jest taki zapis, gdzie tam teraz, czy my rzeczywiście w ogóle dyskutujemy nad czymś, czy będzie to mogło obowiązywać, czy ten program nie zostanie przez nadzór gdzieś. Proszę bardzo, panie wiceprzewodniczący. Nie ma, proszę państwa, no, jest rzeczywiście ta data, że na przyjęcie tego programu i zmieszczenie się jeszcze w tym roku, a ponieważ dotyczy roku przyszłego, wydaje mi się, że nadzór prawny, przynajmniej w moim przekonaniu, powinien spojrzeć na to praktycznie. Nie ma przepisu, który by mówił, że musi nadzór prawny unieważnić taką uchwałę, uznać za nieważną w sytuacji, kiedy no, przekroczono termin do samego procedowania. Proponuję przyjąć, no bo nie przyjęcie tej uchwały po prostu zostawi to, ten temat w próżni. No, a najwyżej, jeżeli nadzór prawny uzna,
uchwałę za nieważną z tego powodu, że została dwa dni po terminie przyjęta, no to będzie podstawa do tego, żeby stawiać mi zarzut na przykład w przyszłości. Ja to tutaj. Zresztą termin sesji, proszę Państwa, no został tak ustalony, żeby wszystko załatwić tutaj, jak chodzi o podatki, też sprawy razem. Zwoływanie sesji tylko dla tego programu wcześniej, no i to nie miało sensu. Zobaczymy. Proponuję przegłosować. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. Wraz, a przepraszam, najpierw wniosek formalny pani radnej, pani Leny Kułakowskiej, Kulewickiej. Proszę bardzo. Stwierdzam, iż udział w głosowaniu wzięło 13 radnych za, zagłosowało 12 i 1 głos wstrzymujący się. Uchwała wraz z poprawką. Wniosek pani radnej został przyjęty przez o zmianę uchwały. Wniosek przyjęty. Przechodzimy do głosowania uchwały z poprawionym uwzględnieniem wniosku formalnego. Udział w głosowaniu wzięło 13, za głosowało 12, jeden głos się wstrzymał. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta przy 12 głosach popierających. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał 44/237 łamane przez 22 Rady Miejskiej Nieszawa z 27 października 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały numer 43/227 łamane przez 2022 Rady Miejskiej Nieszawa z 26 września 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodzie gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy i numer 43/227/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 września 2020 roku w sprawie określenia wzoru o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Nie ma, zatem przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Nie mówię, głosujemy. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za zagłosowało 13. Wniosek uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt 9. Pan głęboki oddech, proszę Państwa. Teraz mieliśmy uchylający, tak? Tak. 8, no bo
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. Proszę bardzo, szanowni państwo. Ja może sobie pozwolę w pierwszej kolejności zabrać głos. Chciałbym zwrócić uwagę. Te remonty idą w Mieszowie poprawnie, widać to. Natomiast już należy naprawdę zastanowić się konkretnie. Nie wiem, w temacie poza sesyjnej. Uważam, że należałoby to zwołać, że co robimy w końcu z budynkiem szkoły, który pozostanie czerwonym, to na pewno na razie jeszcze pozostanie, ale jakby bezużyteczny. Kolejną rzeczą jest to, chciałbym zwrócić uwagę, że rysują się nowe programy z tytułu, jeżeli właśnie programy rządowe, jeżeli chodzi o proszę państwa, restrukturyzację zabytków, a akurat ten budynek, i może dobrze, że go nie ruszaliśmy, jest w strefie zabytków. I 80% jest możliwość uzyskania środków na tego typu sprawy. Dwa. Może jednak iść w kierunku tematyki szkolnej, przedszkole, nie wiem. Może żłobek należałoby zrobić, dom kultury też może być, jeżeli ktoś by chciał. Ale żłobek między, powiem sobie, między gminy. Na pewno, bo na samą Mieszowę to by praktycznie to było trochę za dużo, ale na adaptację na żłobek międzygminny ma jakiś sens. Powiem tylko tyle, że też są pieniądze na ten cel, można pozyskać z budżetu, i jest już zatwierdzone dofinansowanie 400 zł na jedno dziecko w ciągu prowadzenia działalności. Tak to mniej więcej wygląda, także my powinniśmy się, może ktoś ma inne pomysły, no nie wiem, ale powinniśmy się już nad tym tematem zastanowić i coś w tym temacie zrobić. Na razie nie mamy żadnych konkretów odnośnie starej szkoły. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja tylko biorę uzupełnienie do wypowiedzi pana przewodniczącego, ponieważ to się już kolejnym elementem zajmujemy, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ponieważ świeże informacje sprzed kilku dni, że rząd wyasygnował dodatkowe środki na poprawę infrastruktury zabytkowej i kulturalnej, i w związku z tym tak zwany Polski Ład w kulturę, tak się program nazywa, można uzyskać wsparcie w obszarze właśnie poprawy i zachowania dziedzictwa narodowego zabytku. I już może to być wsparcie rzędu 98%, czyli 2% wkładu własnego. Można złożyć maksymalnie 10 wniosków w obszarze 150 tysięcy, 350 tysięcy i 3,5 miliona. Już do tego siedzimy, to analizujemy. Następnie obiekty muszą być ujęte w ewidencji, można być wpisane do rejestru zabytków, mogą być w ewidencji wojewódzkiej lub nawet w ewidencji gminnej. Przywołany budynek szkoły podstawowej przy Kościuszki jest ujęty w ewidencji wojewódzkiej, jest również w ewidencji zabytków naszego miasta. Już na tym siedzimy, próbujemy rozpracować na szczegóły pierwsze założenia i chcielibyśmy przystąpić, tym bardziej, że mówię, przy kwocie 3,5 miliona jest to wkład rzędu 70 tysięcy złotych, tak? No, rurki są bardzo korzystne, tylko akurat no, po raz pierwszy ja słyszę od pana burmistrza stwierdzenia, ponieważ to są świeże informacje, no bo ogłoszone zostało, nie wiem, 7 dni temu ten program. No, śledzimy to, jak inne wszystkie rzeczy, staramy się na bieżąco i mimo takich zadań bieżących, no, w jakimś tam jeszcze innym elemencie nie być z tyłu, tak, bynajmniej w sferze
informacji, uzyskania tej informacji. A może iść w dalekim kierunku, będę tu powtarzał, oświaty i szkołę zawodową, tylko teraz jak, co i gdzie, dlaczego. Ale możliwości mi się wydaje, że jest sporo. Bo źle by się stało, może nie to, że źle, ale gdyby ten budynek miał stać bezczynnie, tak to nazwę, tak? W tym temacie, co zrobimy w tym kierunku, no okaże się. A natomiast jeżeli chodzi o remonty i możliwości uzyskania dofinansowania, to jest oficjalnie tak jak pan mówi. Jest to oficjalnie w tej chwili już czytelne i można. Jak nie na żłobek można wziąć pieniądze na stworzenie, adaptację i miejsc pracy i później finansowanie. Tak samo i powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o oświatę, gdyby to miała być szkoła zawodowa i tak dalej, tak dalej. Proszę bardzo. Są jakieś jeszcze wnioski, proszę słuchać. Ja mam pytanie. Proszę. Ja chciałam dopytać pana burmistrza o tę ilość dzieci przy przedszkolu po przebudowie, bo obiecywał pan na poprzedniej sesji, że w następnej sesji ten temat będzie zamknięty i że będziemy już mieli tę informację od projektanta. Wspominał pan, że projektant stwierdził, że jakiś kradł się błąd. Więc chciałabym dowiedzieć się, czy już jest ten temat zamknięty, jak to wygląda, czy są wprowadzone poprawki, czy wszelkie służby, które muszą te poprawki jak gdyby zaakceptować, czy one też dokonały tych, no, tej akceptacji. Tak, powiem, nie mam stanowiska formalnego jeszcze pana projektanta, ponieważ on jest, krótko mówiąc, bardzo zabieganym i niesłownym partnerem czasami i w związku z tym przyznał, że jest to, był to błąd, bo na zasadzie kopiuj w klej z innego projektu, nad którym pracował, tego nie zmienił. Wystarczy, jego zdaniem wystarczy, że jest to, jego adnotacja w projekcie. Nie wymaga to nigdzie indziej, ponieważ jeżeli przepisy wskazują, że pobyt takiej ilości dzieci, telefonicznie uzyskałem informację, że jest to liczba 15 i 13 dzieci, natomiast jestem oszczędny w wypowiedziach i dlatego nie chciałem tego poruszać celowo, ponieważ dopóki nie dostanę od niego stanowiska pisemnego z podstawą prawną wyliczenia, no to nie chciałbym tutaj w jakiś sposób przekonywać, że będzie tyle lub mniej czy więcej. Czyli panie burmistrzu, już nie ma mowy o tym, żeby 25 dzieci było w tym? Czy 15, 13? Poczekajmy na pisemne oświadczenie. Ja się nie chciałbym wywoływać nie wiadomo jakiej być może dyskusji na ten temat, ponieważ nie mam tego na piśmie, a telefonicznie uzyskałem informację, wzywaliśmy go do naprawienia tego błędu i do chwili obecnej pisemnie nie zostało jego oświadczenie złożone. Dlatego chciałbym uniknąć tego. Będę pytać. Chciałam się zapytać tylko, że kiedy przy wjeździe na ulicę Laskowskiego zostanie od Stronickiewicza zostanie umieszczona ta tabliczka, która będzie wnosiła odstępstwo od zakazu wjazdu samochodów ciężarowych. Do nas, panie burmistrzu, wjeżdża samochód z opałem. Do nas, czyli do ulicy Żarzyniec musi się dostać samochód po odpady komunalne, a tego odstępstwa od zakazu nie ma. Ja pytałam tylko o to, apelowałam już jakiś czas temu, dość dawno i pan powiedział, że będzie jakaś tam organizacja robiona. I ta zmiana organizacji już jest wykonana. Natomiast no nie, tak. Nie pamiętam, nie mam przy sobie, jak to jest celowo rozwiązane. Żeby to jednak, no bo tak czy siak no musi do nas wjechać zaopatrzenie, tak? Jeżeli są jakiekolwiek zakazy dla samochodów ciężarowych, tak, powinna być pod spodem treść dotycząca, tak, jak to ma zezwolenie wjazdu. Nie może być inaczej. A takie są na terenie miasta, no więc jeżeli to nie zostało, powiedzmy, jest opracowanie już nowego planu? Tak, ona jest zatwierdzona. Mamy zatwierdzone. A można wiedzieć, czego to dotyczy? No cały do tego rozwiązania skrzyżowania. Wjazdu i oznakowania tego skrzyżowania. To jest jedna organizacja, druga organizacja związana była z wnioskiem ośrodka zdrowia o wytyczenie miejsca parkingowego i miejsca dla karetek. I też to zostało. Wiem, że zostało zatwierdzone. Ja też chodzi o
Dla osób niepełnosprawnych, dla miejsca, dla karierów. Panie burmistrzu, mamy to pytanie. Czy odnośnie tego planu i tych zmian reorganizacyjnych RUF, czy te projekty, które będą zaprojektowane zmiany, czy będziemy mogli wejść do nich i zobaczyć, czy to rzeczywiście nas zadawala, czy tylko będzie na zasadzie, że ktoś tam sobie opracował, a to co było i brak przejścia koło cmentarza dla dzieciaków właśnie nadal nie będzie. Macie Państwo prawo przecież jak najbardziej się zapoznać. Kiedy możemy się z tym zapoznać? To jest dokumentacja w referacie każdy dzień. Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, które Państwo poruszane został wniosek, chyba na przedostatniej sesji, było wystąpienie do nadzoru, do zarządu dróg powiatowego. No, oni pomyślą, zastanowią się nad tym, jednocześnie umożliwili nam furtkę, żebyśmy my to zrobili. Pokryli to z własnych środków i nie ukrywam, że skłaniam się ku temu, żeby iść w tym kierunku, ponieważ jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Ja chciałbym zauważyć, że tam są szczególne przypadki, że to skrzyżowanie ograniczona widoczność, miejsca bardzo mało i poza tym pagórek, wzgórze. Także szczególne miejsce, że nie każdy samochód się może zatrzymać w ogóle w takim miejscu. Także to jest dość skomplikowane miejsce. Ja sama byłam uczestnikiem takiej sytuacji, gdzie wyjeżdżałam z ulicy Stodulnej i bardzo szybko wyjechał samochód tutaj. Znaczy no ja się zdążyłam zatrzymać, ale tak naprawdę zastanawiam się, czy gdyby te pasy, to przejście dla pieszych było tutaj między ulicą Stodulną a tym tutaj tym skwerem koło cmentarza, na tym odcinku, to czy ono byłoby bezpieczne? Bo tam wyjeżdżają. No są oznakowania, które poprzedzają przejście dla pieszych, no więc należy to pomyśleć, czy się da, czy nie. Jeżeli się nie da, to zgoda, ale jeżeli jest to możliwe, to... Ale niżej, dzieci do szkoły też jak co to one przechodzą, no praktycznie, jeżeli nawet niżej, to one tak schodzą na dół Mickiewicza, więc do Kościuszki sobie nie można, tak? Może nie postawić tego na fartuszku. Agata. Proszę Państwa, dajmy możliwość wypowiedzenia się specjalistom, żeby się też pochwalić. Jeszcze mam pytanie, Panie Przewodniczący, odnośnie sprzątania dróg powiatowych. My mamy zawarte jakieś porozumienie z powiatem? Nie. To robimy, jeżeli mówimy o pracownikach naszych, którzy sprzątają, no. Powiat się do tego nie garnie, tych monitów wysyłamy wiele, oni się do tego nie garną, no, ponieważ jest brudno i mieszkańców, ja słyszę od mieszkańców, tak, czy nawet wprost artykułują, mnie to nie obchodzi, czy jako droga ma być czysto, bo tak powinno być, no, staramy się w miarę naszych środków to wykonywać, ja już to Państwo kilkakrotnie wcześniej komunikowałem, nie będę patrzył na to, czy jest to droga powiatowa, czy nie. Na tyle, ile mamy możliwości i siły, no robimy. No, przykład ulicy Mickiewicza zawalonej liściami, gdzie między innymi, jak już mówimy o dobru dzieci, no idą dzieci, czy idą osoby starsze, no wystarczy, że się poślizgną. No i chociażby z tego powodu i z innych, bo to zarówno jest i Narutowicza, i inne rzeczy, no to wymaga. No mamy taką, jaką mamy służbę dróg powiatowych, gdzie są może znieczuleni troszeczkę tym bałaganem. Co prawda, że w dużej mierze na przykład ulicę Kościuszki, gdzie jest pewien odcinek notorycznie zabrudzony odchodami psimi czy zwierzęcymi, no to też sobie powiedzmy szczerze, to mieszkańcy sobie na to tak zapracowują. I jeszcze mało tego, sam byłem świadkiem tego, jak jednego dnia właściciel miał uwagę, że tutaj jest chodnik zabrudzony, a na drugi dzień sam z pieskiem stał i jego piesek robił to samo. No takie pytanie, jeżeli chodnik bezpośrednio sąsiaduje
z posesją, to kto to ma sprzątać? Jeżeli bezpośrednio przylega do posesji, to zarządca drogi. Jeżeli oddzielony jest pasem zieleni, jakimś elementem, chodnik niego bezpośrednio przylega, wtedy odwrotnie. Przepraszam, odwrotnie. To wtedy właściciel przylegający chodnik za stan czystości odpowiada właściciel w momencie, kiedy jest rozdzielone zielenią. Dobrze, a kto ma egzekwować to od tego właściciela? Jeżeli jest droga na terenie droga powiatowa, chodnik przylega do nieruchomości, do posesji. I kto egzekwuje tą czynność sprzątania? Tak naprawdę. A druga to jest karanie administracyjne przez urząd, że nie egzekwuje regulaminu utrzymania czystości porządku w gminie. Tak, ale mieliśmy już takie działanie, więc trafił zazwyczaj taki delikwent do policji, idzie to do sądu i sąd w jednym przypadku 50 zł grzywny nałożył, a w drugim przypadku tą sprawę odrzucił, tak? Ponieważ to mówię. I to jeszcze tak, teraz zaangażowanie pracowników innych, no. Nie mamy takiego bezpośredniego regresu karania, który uważam, że to powinna być ścieżka, że sprawca powinien udowodnić swoje, w tym przypadku, że nie zawinił, a nie to my musimy udowodnić, że wielbłąd ma ogarnąć. Problem skomplikowany, trzeba by z kamerą chodzić i wtedy by nie było problemu. No, służba na pewno by to rozwiązała, straż gminna. Powiedz. Proszę bardzo. Wnioski, pytania? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu kolejnego. Zamknięcie 45. sesji Rady Miejskiej Nieszawa. Dziękuję Państwu.